Moi drodzy, łubu-dubu metki z drutu. Witam serdecznie, z tej strony Cycu, a to kolejny 30, bodajże 6 odcinek z gry Diablo. Musimy zniszczyć kolejne przejście, które zniszczyliśmy w wcześniejszym odcinku. Tak więc lecimy. Aha, jak widzicie, tutaj jest to przejście teraz aktywne. Wcześniej nie było aktywne. Więc dobrze się składa. Kontynuujemy naszą zarąbistą przygodę w Diablo. Zarąbistą przygodę w Diablo. No jest tutaj od razu też wejście do kupca. Do tego kupca na szybciora, naprawdę na szybciora sobie polecę, bo warto sprzedawać po prostu te niepotrzebne bronie, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie przejrzeć tutaj tego naszego rycerza, bo może jemu będę mógł jakąś broń nową dać. Niestety nie. Niestety nie. Aha, tu jeszcze. A to nie. Niestety nie. No to. A nasza czarodziejka. Jak to nasza czarodziejka wygląda? Również chyba. Lipa. Dobrze, w takim bądź razie. Szelma z nami pójdzie z powrotem. A ja tutaj szybko. Sprzedam nasze niepotrzebne rzeczy. Nam do niczego nie przydadzą. Te wszystkie, że tak powiem, rupiecie. Naprawimy oczywiście sobie standardowo wszystko. O kurczę, wyszło. I tak, broni oczywiście nic ciekawego nie ma. Hełmu nic, tarczy 0-0-0. Dobra, dzięki ziom. Co masz tutaj? Pokaż, co masz w środku. Rękawiczki, lipa. Tutaj również, chociaż czekajcie, tutaj, nie, dziękuję, ciekawego, a co ma nasz trzeci kupiec, no by ten miał coś fajnego, broń, lipa, wszędzie właściwie lipa, buty. Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia, nic ciekawego nie macie. A w skrzyni ja coś mam, w ogóle w skrzyni mam coś w skrzyni, ale niestety nie mogę tego użyć. Tarcza to tak samo, niestety to nie na mój poziom. I to samo właściwie z bronią. Nie, szkoda. Dobrze, no to wracamy. Drugi poziom Ogrodu Nadziei. Szukamy kolejnego portalu, przez który złowrogie diablosy się po prostu przedostają do niebios. Pytanie, gdzie ja mam iść? Trendy, co my tu mamy? Lipa. Którędy ja mam iść, kurczę, ludzie, coś mogę powiedzieć, chyba tędy raczej. O tak, siemano, dawaj tam, już uciekał. Dobra, co my tu mamy, o, z tego coś wypadło, już widzę, że jest, proszę bardzo. Broń lipna w sumie. Czy ty... Nie, dobra. Dobra, to się przydało. Wow! Szybki. Jo, osiągam 44 poziom. Super. Super elegancko. Ale tutaj, kurczę, znowu nie ma przejścia, więc trzeba będzie kombinować, znaleźć niż piekielne z łowowiska, bo odkryć piekielne szczeliny, bla bla bla. Aha, czyli musimy znowu rozwalić te takie narośle, no jak to nazwać, no wiecie o co mi chodzi, na pewno teraz wam to pokażę zresztą gdzieś tutaj. O właśnie to, znowu znaleźć przejście łow tutaj. O kurczę, no ci są troszkę twarci już, chodziło. Chociaż oczywiście nie do końca. Ale poradzimy sobie. Jeszcze widzę, że Ania jeden. Dobra,
dam radę. Muszę podnieść sobie poziom trudności, bo żeby nie było zbyt łatwo, tak? To jest proste, tak? Proste i logiczne. Dobra, chłopo, ale go wyjebało, że tak powiem, brzydko. Tu jest kolejna raszczelina, ale zanim tam pójdziemy, to ja jeszcze sobie pójdę tutaj, co tu jest. Wow. Skupaj mi zjara. Archanioł odwagi jest największym wojownikiem stworzenia. Znajduje upodobanie w walce i toczeniu wojen. Poprowadził zastępy niebios do niebios. Niestety tutaj również nie ma przejścia. Więc szukamy dalej. I broni królestwa niebios przed jego wrogami. Tu jeszcze jakaś broń, która no, niestety jest gówniana. Gdzieś musi być blisko. Podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie na pewno. Jeszcze są potworki. Tego też jestem gdzieś Tyler, bo mamy o tu znowu nasze demony. Piekielne. Dobra. O kurwa, znowu. Dobra. Kolejny. Co tu jest? Tu jest coś. No, coś. Może być tutaj ten portal. No niestety. Niestety nie tutaj. Szkoda, ale tu jeszcze coś jest, uwaga. Tak, tutaj też nie? Dziwne. No to ja już tak naprawdę nie wiem, gdzie on może być ten portal przynoszący nas. Tu jeszcze coś jest. Może będzie tu. Dobrze by było. Fak, też nie. No to szukamy dalej, moi drodzy, szukamy dalej. Tam już raczej większość pozwiedzałem. Jakieś nowe przeciwnicy z pałkami. Dobra. Fajnie się rozpuszczają, a raczej rozpływają. O kurwa, tu jest coś już twardszego. Dobrze, to w takim razie tutaj całą naszą energię. Pięknie. Jeszcze jakiś ptasior. Też sobie tam, że tak powiem, odwalił kitę. Tutaj niestety nie ma nic. A, czekajcie, tu jeszcze jest jakaś broń. Jakiś młotek, który jest po prostu lipny. Tutaj coś leży. Co to kurcze jest? Szelmie i tak mi nie damy tego. Co to kurde jest? Równe. Nie. Słabe. Słabizna, tak zwana. O, tu jest jedno, jeszcze kolejny. Do rozwalenia. Zaraz to ogarniemy. Kurczę, tutaj też nie ma tego wejścia do portalu. Gdzie cholera jest to wejście? A kolejny będzie pewnie gdzieś tutaj. Dobra. Też lipa. Niczym pył na wietrze. Też lipa. Kolejni przeciwnicy. No fajnie. O, czekajcie. O kurde, no to mamy taki grubszy przeciwników. Super. To mi się podoba. Jakieś wyzwanie. No, sporo tu jest nawet. Co oni mi robią? Ogłuszenie jakieś. Kurde. Skrubańce. Ten szelma tak w sumie mało zdaje tych obrażeń. Naprawdę. Szkoda w sumie. Ale tu jest znacznie więcej, więc możliwe, że tutaj będzie po prostu gdzieś ten portal, to przejście. O, gin. Nie, to nie jest to niestety.
Poza to przyleciało tu znowu pełno jakichś frajerów. Shit. Gdzie to może być? Przepraszam. No nie spodziewałem się, że będę tak długo szukał właściwie tego portalu. Jest kolejny. Również pudło. Gramy normalnie kalambury. Bo zgaduj zgadule. Tutaj też lipa jest. Nie wiem, czy tam nie ominąłem jeszcze czegoś. Nie pamiętam. W sumie to tak, no trzeba by się wrócić tutaj. Poczekajmy, co tutaj ciekawego jest. Właściwie to są przylazem chyba. Tam jest jeszcze jakiś portal, uwaga, bo tutaj kolejne wesołe demoniaste demoniki się pojawiły. Tam coś będzie. Podejrzewam, że tam może być ten portal właśnie schowany. A tu jeszcze się pozbędziemy tutaj tych małych gagatków. Nie wiem, co to za jakieś dziwne stworki. Wow, no duże tu jest. O kurde. To jest grubiaszczo. Dobra. Bierzemy wszystko, co mamy. Wow, no sporo, sporo tu jest. Nie powiem. Tu jeszcze jakiś brzytwoszpon przyszedł. Z którego kilka rzeczy ciekawych wypadło, natomiast no, jeżeli chodzi o moją postać, to niewiele się przyda. No tu kolejne zbiorowisko patafianów. Okej. Gin. Gin. O kurczę, nie mam już tej mocy. Muszę poczekać chwilę. Dobra, kolejny. Co tu mamy? Jest tutaj też, tak powiem, kolejne zniszczenia, ale tu niestety tak samo też nie ma wejścia do tego portalu, za to jest dosyć duża grupka frajerów. A poradzimy sobie, malajcie. No tam jeszcze był, kurczę, mi się wrócił. O, muszę się tam wrócić niestety, bo muszę to ogarnąć. Musimy sprawdzić, czy może tutaj nie ma tego wejścia. Widzicie, tu jest jakiś złoty przeciwnik. Natomiast... Nie, niestety. Niestety nie. Rękawiczki wyrzuciła. O, są jakieś rękawiczki lepsze. Od razu bierzemy. Od razu bierzemy, moi drodzy. Jeszcze coś jest. Dobra, czyli kolejne pudełko. Czyli nie pozostaje nic innego. Jak po prostu się tutaj wrócić. Gdzie jest ten portal? Gdzie jest to przejście? Może tutaj. Trzeba by zobaczyć ogólnie. Są kolejne stworki. Dobra. No. O jest, znalazłem w końcu. Bla 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 bla. Nie. Najpierw musimy iść tutaj. Pewnie tutaj będzie kolejny jakiś mega fajny bossik, na co oczywiście liczę. Już demony. Demony już tu przyłażą. Gincie. Gincie wszyscy. God damn it. Tych to nie lubię, tych latających, wam powiem szczerze. Strasznie są upierdliwe.
Dobra, od razu czaję, co tu mogę zrobić. To jest kolejny ten audiobook, czy tak powiem. Daje władzę nad teraźniejszością. To z tego powodu Literael, Archanioł Losu, jest poczesnym członkiem Rady. Jedynie on potrafi rozwikłać wątki przeznaczenia wplecione w niebiański zbój losu. Przenikliwość jego spojrzenia daje mu perspektywę, której inni... No dobra, tu już odpalimy naszą zbroję, bo tu widzę, że te niebieskie są. Niebieskie są oczywiście twardsze. Coś nam wyrzucił. O, nic ciekawego. O kurde, co to jest? Mamy jakąś zbroję niby, która nam to jest, coś tam podnosi. Ale nam niewiele to zmieni, tak? Ale jest właściwie pod kolor, tak, no ale ta zbroja niestety jest lipna. Dobra, niech zostanie tak jak jest teraz. Znowu ten lipny jest tutaj. O fakt, nie mam energii. Wow! Nie mam, potrafi przywalić, nie powiem. Ale nie był aż tak bardzo silny. Na pierśnik jakiś, kurczę, zdobyłem, zaraz go obczaję. Raczej to nie jest legendarka chyba. Nie, ale patrzcie, legendarny przynajmniej jeden. Uwaga. Kurde, pitole, coraz dziwniej wygląda. Holy shit. Fak, strasznie wolny jestem, taki okropnie, patrzcie. Okropnie wręcz. Pitole. Dobra, rozwalone. No dobra, kończysz tą swoją gadkę. Lady. Szelma. Zdecydowanie. To jest lepsze. Dobra, w końcu udało się znaleźć. I co my mamy dalej? Nie znaczy, w paroczce po niebiosach nie zostanie nawet ślad. Mamy znaleźć portal do kryształowej kolumnady. Całe stworzenie należeć będzie do królestwa grozy. Ale ty pitolisz, diablosie. Aha, prosto cały czas, dobra. Cały czas prosto. Straszna pustka, bo nie ma nikogo w domu. Jest dobry joke. O, jest Tyler, patrzcie. Tyler żyje jednak. Rozmawia z Tyrelem. Jasne, zaraz to zrobimy. Najpierw oczywiście zobaczmy, co tutaj mamy. Tyler żyje, a już myślałem, że Tyler odwaliłeś kita. Żyje. Nigdy nie czułem się bardziej żyw. Nie możemy poddać się rozpaczy. Lecz musimy się spieszyć. W tej chwili diablo nareszcie to pojął. Wejdź do kryształowej kolumnady. Dobrze, wejdźmy do kryształowej kolumnady i zobaczmy, co będzie dalej. Coś zdobyłem. Jakiś pasek znowu, ale to jest lipa w sumie. To zaszczyt być. Co tu mamy ciekawego? Cóż my tu mamy? Był tam znaczek checkpointowy, czyli zapisywania bodajże, więc... O! Jest jakiś filmik, uwaga! O kurde, dużo ich tu. Jaki frajer, no przecież nie dość, że im pomagam, to jeszcze straszą mnie tym, że mnie kurczę ubiją, no przecież to jest porażka jakaś totalna. Ja pitole. Co za typy. Nie zważaj na niego. To twoja walka, Nefalenie. Jesteś nawet potężniejszy niż przepowiedział Tyrael.
bla bla bla, bla bla. Teraz musimy powstrzymać Diablo, zanim dotrze do kryształowego łuku. Dobrze, no to wow, tu jeszcze patrzcie. Jeszcze jakieś gnoje się znalazły. Okej, wrota srebrnej, srebrnego czegoś tam nawet. Powiem wam szczerze, nie doczytałem. Jakiś chyba cutscenka jest, okej. Diablo chce splugawić kryształowy łuk na szczycie srebrnej iglicy. Jeśli mu się uda, niebiosa czeka straszliwy los. Wraz z Tyraelem stawimy czoło władcy grozy. Wzruszające. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zakończymy w tym momencie ten odcinek. Był to 36 odcinek z Diablo, rozdział 4. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia w następnym odcinku, standardowo, jak uporam się i nagram, także hejasik.